Cześć, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj odcinek pod tytułem Jakie papierosy na początek, także będę Wam pokazywał e-papierosy, jakie możecie sobie zakupić po prostu na początek, jeżeli zaczynacie przygodę z wapowaniem itd., itd. Z góry przepraszam za mój głos i za to, że czasami będę pociągał jakby nosem, bo po prostu jestem niestety znowu lekko przeziębiony. Trochę mnie boli gardło, ja mam po prostu katar i muszę pić od czasu do czasu herbatę, więc jak ją będę też pił, ale to raczej będzie poza kadrem jakby, to też również za to przepraszam. A ja już bez zbędnego gadania przechodzę do pokazywania Wam tutaj właśnie naszych epetów. Pierwszym epetem jest Smok Novo 2 Podkit, to jest. Tutaj macie go na ekranie oczywiście pokazanego. I tak, ja tutaj mam OBS, a wszystko sobie nagrywam, Wam się to wyświetla. Ja tutaj będę sobie wszystko czytał, także lecimy. On kosztuje 109 zł, aktualnie na Safelio nie jest dostępny. Został tylko niestety taki kolor i on jest jako jedyny dostępny, reszta kolorów niestety jakby się wyprzedała. I teraz tak, jest on nowszą i bardziej dopracowaną wersją klasycznego Novo. Odświeżona wersja zawiera wiele ulepszeń w stosunku do swojego poprzednika. Między innymi większą pojemność baterii, czyli mamy większą pojemność baterii po prostu. Zmieniło się również też umiejscowanie portu USB, znajduje się ono na spodzie urządzenia. No właśnie, czyli że na spodzie urządzenia, czyli jakby po prostu na dole, tak? I w sumie z jednej strony to jest dobre, z drugiej jakby to nie jest dobre, bo ja w Nordzie 4 mam tak samo. I no wiecie, zależy dla kogo, bo na przykład dla mnie, w jakichś sytuacjach jest to dobre, ale w niektórych sytuacjach po prostu było tak, że ten olejek, jak przewracałem wiecie, tego epeta i go podłączałem, to on czasami po prostu się wylewał, więc no wiecie, jak to jest. I teraz tak, jest on prostotą i minimalistycznym względem, czyli podcechuje się prostotą i minimalistycznym wyglądem, nie względem, przepraszam bardzo. Nie posiada przycisków, dzięki czemu jest bardzo prosty w obsłudze, czyli po prostu się zaciągacie, tak jak mówiłem na poprzednim filmie, że się zaciągacie, po prostu nie klikacie nic. Na przednim panelu znajduje się dioda LED, która informuje nas o poziomie ładowania baterii, no to wiemy wszystko, także to pomijmy po prostu. Ogniwo o pojemności 800 mAh, a jego moc to od 6 W do 25 W. I teraz tak, dwa kartridże znajdziemy o pojemności 2 ml, bardzo dobrze. Grzałki 1.0 ohma i 1.4 ohma. Po obu stronach urządzenia znajdują się wloty powietrza, bardzo też dobrze, ponieważ tak no, powinno być w każdym papierosie. Podczas zaciągania powstaje podwójna ścieżka powietrza przypominająca w kształcie literę U, co może znacznie poprawić walory smakowe. No, jeżeli to poprawi rzeczywiście walory smakowe, no to plusik tu dla nich. I teraz tak, dane techniczne, to wymiary sobie widzicie tutaj wszystko. Wskaźnik LED w zestawie Novo 2 Podkit, system grzewczy drugi. Grzałeczki Wam przeczytałem, oczywiście kabel USB i oczywiście instrukcja. Moim zdaniem, jeżeli chodzi o tego epeta, no jak na początek, myślę, że byłby dobry dla każdego. O, ten jest kozacki. Naprawdę, ten jest kozacki. W ogóle sorry też, że ja się tak patrzę, wiecie, raz w lewo, raz w prawo, ale ja mam dwa monitory i po prostu jakby tu mam OBS-a na pierwszym monitorze, a na drugim mam stronkę, więc też sorry za to, że tak wiecie, że tak latam jakby tą głową, nie? Przed kamerą. No i ogólnie ten kolor, który widzicie teraz, mi się bardzo podoba. Ten również jest zarąbisty naprawdę, ale niestety nie ma go dostępnego, jest tylko ten żółty dostępny. Ten taki, który mi się bardziej mniej podoba w sumie, tak szczerze. Tamten był też kozacki. O, ten naprawdę też kozak. Także no niestety ten yellow macie tylko dostępny, no, ale on jest taki... No nie, no po prostu mi się nie podoba. No ale dobra, przechodzimy do następnego epitetu. Dobra, następnym papierosem jest Smok V9 Max Kit i kosztuje on 209 zł, droższy. Nie ma go dostępnego na Safelio, no ale tutaj jak widzicie
czarne i różne kolorki, różowy, czerwony, niebieski, czarny, złoty, biały, taki w sumie srebrny bardziej. Tak wygląda to wszystko, pudełeczko, moim zdaniem pudełko zarąbiste, aczkolwiek są lepsze raczej. Dobra, i teraz tak. Od smoka ogólnie są dobre pety, więc polecam. Zasilane akumulatorem o pojemności 4000 mAh, łatwy w obsłudze, włączane, wyłączane 5-krotnym kliknięciem przycisku Fire, czyli tak jak u mnie w Nordzie 4, tak samo 5-klikiem się po prostu go wyłącza lub włącza. Atomizer posiada pojemność 8,5 ml. Wow, to jest naprawdę bardzo dużo moim zdaniem, bo ja na przykład w Dragu mam 2 ml, więc no naprawdę, no kozacko. Szczerze wam powiem, że mój wujek ma takiego i nie narzeka, więc no. Liquid zalewany od górnej części atomizera po naciśnięciu przycisku i odchyleniu kapa otwiera nam się dostęp do wlotu na płyn. No okej, okay. Akumulator ładuje się przez port micro USB, no to wiadomo, poprzez załączony w zestawie kabel, jest kompatybilny z grzałkami 0,15 ohma, druga również 0,15 ohma, tylko że inna nazwa po prostu 0,2 ohma, 0,15 ohma, też inna nazwa 0,17 ohma, 0,2 ohma, znowu inna nazwa i 0,15, znowu inna nazwa. Wymienne szkło hartowane, no i tutaj nie mamy o nim nic aż tak bardzo napisanego. Jeżeli chodzi o tego tutaj epeta, no ale jak widzicie tutaj no grzałka jest, wszystko jest, więc no jak najbardziej na propsie. Mówię, mój wujek nie narzeka na niego, więc chyba musi być dobry. Oczywiście jeżeli wy znacie się na tych wszystkich epetach, to dajcie znać w komentarzu, co o nich sądzicie. Przechodzimy do trzeciego. Trzecim epetem jest Smoke Vape Pen V2 Kit. Podobny do tamtego, bo też Smoke, też jakby V, tylko że tamten był 9, ten jest 2 i też kit. 109 zł, tak jak nasz pierwszy. Gold jest tylko dostępny, czyli taki no pozłacany. I teraz tak, następca legendy, dotarł do nich, no tam opisują, wszystko wiadomo, muszą opisać. Zapewnić cały dzień waporyzacji, smukła obudowa o standardowych wymiarach serii. Pojawiła się nowość w postaci regulacji przepływu powietrza dzięki przesuwanemu pierścieniowi. Bateria o pojemności 1600 mAh, przepraszam bardzo, ale jestem jeszcze zmęczony jakby przez to przeziębienie i po prostu nie czaję i wiecie no. Za niewielką cenę proponujemy Ci model w formie sticka, wygodne, kompaktowe i ulepszone urządzenie firmy Smog. No spoko opisują. W zestawie dostaniesz Smog Vape Pen V2, dwie grzałki dostaniecie o 0,15 ohma, także moim zdaniem bardzo dobre. Kabel USB i oczywiście instrukcja obsługi, szkoda, że karty gwarancyjne nie ma, ale no wiecie, dobra, jeszcze wam pokażę tutaj te zdjęcia. No czarny, no widzicie, taki niebieski, czerwony, tak jak w sumie w tamtym. I taki, ten jest też kozacki naprawdę. Złoty, srebrny. No moim zdaniem, jeżeli chodzi o V2, ten jest jakby trochę gorszy od V9, bo moim zdaniem V9 jest lepszy. No ale dobra, ale na początek, jeżeli chodzi o palenie sobie, jeżeli ktoś na początek, wiecie, nie chce kupować jakiegoś boksa za, nie wiem, 300 czy 400 zł, bo są już takie nawet za 500 zł boksy, no to może sobie zakupić właśnie takiego smoka za 109 zł, czy tam, jeżeli znajdzie tańszego od kogoś, odkupi czy coś, no to również jakby polecam, więc no. I przechodzimy do kolejnego. Kolejnym jest Smok Stick V8 Baby Kit. On kosztuje 165 zł na Edymku. Na Edymku, powtarzam, bo ceny mogą się różnić oczywiście. Dobra, zobaczymy sobie te zdjęcia. Tutaj mamy tak, tu mamy wszystko opisane. Pudełko, no pudełko takie klasyczne, takie już w starszej formie trochę. No ale okej. No kozacko. Dobra, w zestawie macie tutaj baterię. Baterię macie, o, no to bardzo dobrze.
oczywiście naszego Epetta, grzałki dwie macie, 0,15 ohma i 0,25 ohma, kabel USB i vape band. No co, no wszystkie kolory są tutaj dostępne, czy nie wszystkie, bo tu widzę, powiadam o dostępności, czyli chyba możemy sobie tak klikać, ale nie ma żadnego dostępnego. Ok, no jak widzicie, oceny nie są najgorsze, także no i co mam, co mogę wam jeszcze tutaj powiedzieć o tym wszystkim. Mam nadzieję, że film wam się spodobał. No po prostu jakby, jeżeli chcecie sobie jakiegoś zakupić, no to link macie oczywiście w opisie. Linki do tych epetów wszystkich. To były w sumie same pody, no ale wiecie, jak na początek, no to jak najbardziej tak ja. I oczywiście dawajcie znać w komentarzu, jeżeli któregoś z tych wszystkich, co dzisiaj były, mieliście, no to możecie oczywiście dać znać w komentarzu, czy były dobre, czy niedobre, co wam się w nich podobało, czy co wam się w nich nie podobało. A ja chciałbym was jeszcze zachęcić do subskrybowania mojego kanału, kto jeszcze go nie subskrybuje, oraz do zostawienia łapeczki w górę, ponieważ pod ostatnim filmem z mojego stanowiska są 3 łapki w górę, a 160 wyświetleń, więc jeżeli ktoś jeszcze nie zostawił tą łapeczki w górę, to może tam wbić na ten film i ją zostawić. Będzie mi bardzo miło na serduchu. Także co, widzimy się w kolejnych filmach. Na razie, cześć.